Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl /Radio WNET. No to jak to jest z tym pytaniem? Czy pan redaktor w ogóle kiedyś badał, jak można usunąć komisarza, który nam się nie podoba? Na przykład, nie wiem, wotum nieufności albo coś takiego. No zgłosić. Badali to różni premierzy i różni politycy. Tak, i to jest rzeczywiście niemożliwe. No, możliwy jest tylko jeden wariant, prawda? To znaczy odwołania Komisji Europejskiej przez cały Parlament Europejski. I to się raz zdarzyło w historii. Przy czym oczywiście to już jest gra na poziomie ogólnoeuropejskim. No i tu dochodzimy do pytania, czy w tak potężnym tyglu, w tak potężnym garnku, jakim jest cała Europa, to w ogóle jeszcze może funkcjonować demokracja, tak? Czy w Parlamencie Europejskim może funkcjonować demokracja? Czy to się w ogóle dzieje? Czy też jakieś potężne grupy, prawda, działają? No zwłaszcza, że ci posłowie są wychowywani do tego, żeby zupełnie nie myśleć, nawet to powiedziała ostatnio pani Róża Tun, żeby w ogóle nie myśleć interesem narodowym. To się aż tam unosi, że wy jesteście jakby reprezentantami Unii w swoich krajach i musicie myśleć przede wszystkim interesem unijnym, pogłębianiem, o pogłębianiu integracji i tak dalej, więc no, mówiąc szczerze, źle to wygląda. To znaczy nasz głos w tej Unii Europejskiej jest coraz mniejszy. Gdy wchodziliśmy do Unii, przekonywano nas, że maleńka Estonia znaczy tyle, co wielkie Niemcy. Dziś nawet już nikt tego nie mówi, a każda próba posiadania własnego zdania no, po prostu budzi już nawet nie grymas takiej niezadowolenia, ale po prostu wściekłość i taką zapowiedź represji. No, zresztą te represje wobec Polski zastosowano. Pamiętajmy, to był przykład dla całej Unii. Wobec Polski zastosowano represje polityczne, nie chodziło o żadne zmiany prawa, wystarczyła zmiana rządu, żeby wstrzymać różne szantaże, uruchomić pieniądze. No to jest jednak przełom w Unii Europejskiej, to co się stało po tym, jak Tusk zasiadł na stołku i jak się okazało nagle, że praworządność wróciła i wszystkie te rozmowy o kamieniach milowych, wszystkie te rozmowy o paragrafach, o przepisach, o ustawach nagle okazały się być po prostu jakimś śmiesznym, niepotrzebnym nikomu tylko i wyłącznie kabaretem. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wchodzimy w ten kluczowy tydzień kampanii wyborczej. W najbliższą niedzielę wybory do Europarlamentu. Dyskusja jest o sprawach europejskich, czy raczej jest o sprawach krajowych? Jak ta kampania na ostatniej prostej będzie wyglądać? Bo to jest tak, że jesteśmy już zmęczeni, że już Polacy znowu idą do urn i większość z nas, czy duża część z nas kompletnie nie ma pojęcia, jakie to są wybory, o co chodzi. Jak się w ogóle do tego ustosunkować? No tak bym się z tym nie zgodził. Myślę, że większość Polaków wie, o co chodzi. Zmęczenie rzeczywiście jest czynnikiem. No trzecie wybory, trzecie głosowanie w bardzo krótkim czasie. Natomiast po drugie, zawsze niższa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, o tym też musimy pamiętać, one z natury rzeczy raczej zresztą premiują partie liberalne, wyborcy wielkomiejscy chętniej chodzą niż wyborcy na terenach gdzieś oddalonych od wielkich miast. No i w związku z tym mamy rzeczywiście potężną bitwę, przede wszystkim mobilizację swoich. To poniekąd tłumaczy, dlaczego na przykład po stronie Platformy mamy tak szaleńcze rzeczy, jak atak na krzyż w tym czasie, jak jakieś takie bardzo radykalne wypowiedzi. To wszystko ma zmobilizować właśnie ten twardy rdzeń, no bo on jakby jest tylko bazą wyborczą w tych wyborach. Znaczy ludzie dalecy od polityki może dadzą się przekonać, jakoś porwać emocjonalnie do wyborów parlamentarnych, może coś ich tam zainteresuje lokalnie, ale europejskie już zwykle odpuszczają. No podobnie próbuje też mobilizować swoich takich najbardziej oddanych wyborców Prawo i Sprawiedliwość. Tu też widzimy takie wysiłki, takie działania, więc pytanie kluczowe dotyczy frekwencji, dotyczy tego, czy ona będzie jakoś radykalnie niższa 40%, czy może jednak przekroczy. No i kto tutaj będzie skuteczniejszy w zmobilizowaniu własnych wyborców. Natomiast wybory będą miały potężne znaczenie, potężne. One przede wszystkim utworzą taką pozycję wyjściową przed wyborami prezydenckimi. Tu zwycięzca będzie naprawdę w dużo lepszej sytuacji. Po drugie, albo to będzie znowu żółta kartka wobec ekipy Tuska, albo jeśli nie, jeżeli oni na przykład wygrają albo przegrają minimalnie, albo będzie takie poczucie, że wszystko jest okej dla obozu władzy, no to wtedy ruszą naprawdę z represjami. Znaczy te zapowiedzi o tym, że tu będą areszty takie seryjne, że koniec, że w ogóle PiS zostanie wymazany z powierzchni ziemi, ale tak naprawdę chodzi przecież o polskich patriotów, chodzi o ugrupowania niepodległościowe, suwerennościowe, takie może też chrześcijańskie, no to musimy słyszeć i widzieć. Znaczy ja stawiam taką tezę, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tych wyborów nie wygra zdecydowanie, jeżeli władza dojdzie do wniosku, że wszystko jest okej, że to jest przyzwolenie Polaków na to, co się dzieje, że ma to przyzwolenie, to po wyborach europejskich będziemy mieli do czynienia z falą naprawdę potężnych represji, które są też zlecone z Unii Europejskiej. No i drugi element, te represje będą też związane z tym, jaki kształt przybierze nowa Komisja Europejska. Jeżeli to będzie powtórka z rozrywki, czyli coś na kształt komisji pani Ursuli von der Leyen, albo nawet ona osobiście, czyli bardzo takie lewicowo-liberalne, no, lewicowo-liberalny skład i układ, to taka Komisja Europejska no, będzie wręcz zachęcała do tego typu represji. Jeżeli tam się uda zbudować inny układ, albo ta większość ta lewicowo-liberalna będzie bardzo krucha, słaba, to wówczas mamy nadzieję na to, że inne tony będą też wobec Polski stamtąd przychodziły, więc stawka jest ogromna i wewnętrznie, i zewnętrznie. No ten bój o kształt samej Unii Europejskiej jest dla nas tutaj wszystkich oczywisty i nieraz o tym mówiliśmy, więc może to jakby już odłożę, bo też oczywiście o to chodzi. A z drugiej strony ta walka zdaje się troszeczkę, ale to jest oczywiście eufemizm, osłabia polskie państwo. O tym pan pisze redaktor w komentarzu po dziwnej depeszy Polskiej Agencji Prasowej. Władze PAP-u mówią o ataku hakerskim. Nie wiem, czy tak do końca było, bo są też inne spekulacje, po prostu ktoś nie zauważył, ktoś puścił. Że to nie włam na konto, tylko być może jakaś niefrasobliwość pracowników aktualnej Polskiej Agencji Prasowej, ale widać, że polskie państwo jest słabsze, w sensie skala ataków jest, no pojawiła się w ostatnich dniach w dużej ilości PAP. Polska Agencja Prasowa, newralgiczna instytucja, okazała się, no nie wiem czy bezbrodna, ale okazała się, że Rosjanie mają możliwość zinfiltrowania tej instytucji. Tak, papiery na stół. No to nie jest tak, że ktoś sobie powie, że to był atak hakerski i koniec. Dzisiaj to można udowodnić, jaki hakerski, bo hakerski to też może być z użyciem konta, hasła, loginu. Pamiętajmy, że PAP został przejęty siłowo. Pamiętajmy o tym, że tam no być może te procedury bezpieczeństwa zostały przy okazji zdemolowane i jednak w tych wydarzeniach grudniowych trzeba szukać przyczyn tego. Ja nie oskarżam tutaj oczywiście dziennikarzy, oni nie są winni, ale ci, którzy agencją kierują, no naprawdę, no ja bym na ich miejscu rozważał dymisję, bo to było uderzenie w serce polskiej infosfery, polskiego systemu obiegu informacji. I naprawdę depesze PAP-u mają, proszę państwa, wagę nawet w sądzie. Są uznawane przez sądy za dowody. I tutaj no, wpuszczenie, to podrywa zaufanie, wpuszczenie takiego fake newsa podrywa zaufanie no, do więcej niż fake newsa, tak, no, rosyjskiej zapewne czy białoruskiej prowokacji. Podrywa zaufanie do państwa polskiego i to tak lekko przejść nie powinno. No, ja mam takie poczucie, że w ogóle ta władza tak się zajmuje represjami, że ona nie ma czasu na zajmowanie się Polską. Mamy bardzo wiele relacji w tygodniku sieci, w portalu w polityce.pl z różnych sfer, że właściwie wszystko zamiera, wszystko przestaje się działać, przestaje funkcjonować, że znika taka oczywista przez 8 lat ostatnich troska o państwo polskie. Wielokrotnie też tu z panem redaktorem rozmawialiśmy zarządów PiS-u. Błędy takie, słabości takie, no wszystko to prawda, ale to były rządy, które się Polską przejmowały. To były rządy, które starały się podciągnąć nas, wyciągnąć nas z takiego postkomunistycznego syfu w każdym obszarze, no chociażby w obszarze nawet rekrutacji, prawda, do wojska. No okazało się, że można uruchomić mechanizmy, które przyciągają, że można zbudować takie ochotnicze wojsko, jak Wojsko Obrony Terytorialnej. Dziś człowieka, który to zrobił, po prostu się wywala na zbity pysk i jednocześnie we wszystkich strukturach wojska po prostu wszystko też nagle zamiera. Taki potężny, jeden wielki sygnał. Nie wychylaj się. Jedyne, co tę władzę interesuje, to zemsta na PiSie, to wyniszczenie PiS-u. I jedyne, co ona zamierza robić, to jest to, co przyjdzie jako polecenie z Berlina. Myślenia samodzielnego, propolskiego tu nie będzie, o niczym, o wojsku, o rozwoju gospodarki, o obronie granic, o niczym. O niczym. Nawet obrona tej flanki wschodniej, bądźmy szczerzy, została przez Tuska uruchomiona, dlatego że Niemcy już nie chcą tych migrantów. Jakby chcieli, to by otworzył granicę. A już nie chcą, więc zmienił zdanie całkowicie. Chociaż czy zmienił, no jak rozumiem, pani Barbara Kurtej-Szatan będzie w telewizji polskiej jako gwiazda funkcjonowała, więc chyba jak na razie Donald Tusk jeszcze niedawno, parę dni temu zapowiadał możliwość otwarcia jednego z przejść na granicy polsko-białoruskiej, więc tutaj ta polityka wobec Łukaszenki jest i wobec granicy no jest w pewien sposób dwuznaczna, bo z jednej strony buńczuczne hasła o fortyfikowaniu, a z drugiej strony takie no de facto mrugnięcie okiem, nie wiem czy zamierzone, czy niezamierzone do Łukaszenki, że otworzymy ci jedno przejście, które zamknął PiS w ramach retorsji, między innymi za zatrzymanie i osadzenie Andrzeja Poczbuta. A Donald Tusk mówi, no, pomyślimy, zobaczymy, może otworzymy jedno przejście jeszcze z Białorusią. Tak, tak. Tutaj wobec Rosji ja myślę, że oni są gotowi na kolejny reset, tylko przyjdzie i skrówka. Istotą tej polityki jest to, że ona nie ma żadnych fundamentów takich propaństwowych, że ona nie ma jakiegoś wektora przemyślanego, że ona nie widzi Polski gdzieś w przyszłości. Jej istotą jest wtórność. To są po prostu rządy kopiujące rozwiązania, które zostały gdzie indziej wymyślone. Taka polityka kserografa, to do tego mamy się tutaj sprowadzić. Tym mamy być zadowoleni i koniec, tak? Mówi o tym zresztą ciekawie pani premier Beata Szydło w tygodniku Sieci Najnowszym, gdzie to dość zgrabnie ujęła takimi słowami, że jak nie pójdą, prawda, polscy patrioci na wybory, to nas ograbią i zniewolą. Tak, ja myślę, że to jest docelnie. Znaczy chcą nas ograbić i chcą nas zniewolić, chcą nam wepchnąć nieefektywne rozwiązania gospodarcze, chcą obniżyć naszą konkurencyjność, chcą, żebyśmy przestali tak szybko gonić bogaty Zachód, chcą, żebyśmy stali się rezerwuarem siły roboczej, chcą nas troszeczkę jeszcze demograficznie wyssać. No, dla nich jest jakimś szaleństwem, że to Polska zaczęła przyciągać tych takich no, chcianych, można powiedzieć, migrantów, tak dobrze wykształconych, adaptujących się, a nie państwa zachodnie. Tak. No, to nagle zaczął być jakiś problem. I tutaj stąd ta chęć spacyfikowania Polski. Duża gra się, proszę państwa, w mojej ocenie toczy. Walka jest naprawdę o sprawy fundamentalne i często mówimy, że no, jakieś wybory mają takie znaczenie historyczne, ale te z 2023 roku miały znaczenie historyczne. One Polskę z tego kursu dobrego jednak zepchnęły, jednak rację mieli ci, którzy przestrzegali. No zobaczymy, jest nadzieja, że to może tylko taka przerwa w dobrych działaniach. Ale w przypadku wyborów europejskich to rozstrzygnie się naprawdę wiele. Tam w Unii Europejskiej ten projekt stworzenia superpaństwa pod przewodem Niemiec jest traktowany śmiertelnie poważnie. Przepchną to, nie zapytają narodów europejskich, jak będą mieli większość w Brukseli. I to jest być może ostatnia szansa, żeby jeszcze bezkrwawo polską suwerenność zachować, polską niepodległość, państwo polskie. Popatrzmy, jak oni lekceważą konstytucję, prezydenta, ustawy. To nie jest tylko i wyłącznie polityczna zapiekłość, to jest coś więcej. To jest demolowanie struktur państwa polskiego. To jest przyzwyczajanie Polaków do tego, że znaczy to, co zapada w Brukseli i Berlinie, że stamtąd przychodzi prawdziwa władza. A polski Trybunał Konstytucyjny, nazwiemy go Trybunałem Przyłębskiej i mamy z głowy. Tak? A Polska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nazwiemy Radą Świrskiego i do widzenia. To są bardzo niebezpieczne rzeczy. I oni się nie zachowują jak taka partia polska. No, to jest niestety partia, w mojej ocenie, w dużej mierze zewnętrzna. I o tym mówił Michał Karnowski. A ja jeszcze tylko spojrzę na ten wywiad, o którym mówiłeś w aktualnym numerze tygodnika Sieci. Każda szansa na zatrzymanie tej niszczącej ekipy musi być wykorzystana w wyborach samorządowych. Polacy pokazali im żółtą kartkę. Czas na jeszcze mocniejszą, tak mówi premier Beata Szydło w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi. Cały wywiad do lektury w aktualnym numerze tygodnika Sieci, bo rzeczywiście od tego rozpocząłem, że te wybory być może są już ludzie zmęczeni i już nie bardzo wiedzą, albo wiedzą, że Europa, ale po co, dlaczego, jak, no to tak rozumiem w poniedziałek przedwyborczy, w niedzielę wybory. już mniej więcej wiemy dlaczego. Michał Karnowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę wszystkim. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Godzina 7:33. My za chwilę do wyborów europejskich wrócimy, ale najpierw w poranku WNET zagra i zaśpiewa Marek Grechuta.